Kurde, kiedyś to jednak było lepiej. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, to co widzicie, to się nie przewidujecie na wasze oczęta. Mamy tu do czynienia z dwoma zestawami. Tak jest, nie mylicie się, moi drodzy. Zestaw numer 746, pochodzący z roku 1977. Ilu z was ma tyle lat z tego rocznika? Przypuszczam, że skrajnie mało. Nawet 10 miejsc po przecinku nie ma tutaj tyle osób. Całkiem możliwe, że wasi rodzice nawet nie są z tego okresu jeszcze, ale tu już większe prawdopodobieństwo. Drugi numer natomiast to 747 i on pochodzi z roku później, czyli 78. Tak czy siak odwieczne czasy, o których mi się nawet nie śniło. Moi drodzy, i o czym my właściwie tu mówimy? No już trochę widzicie. Tak, to było sprzedawane ze swoim własnym numerem katalogowym, było to po prostu zestawem. Gdzieś takie klocki kupujemy no po prostu albo w miksach na sztuki, na kilogramy, po prostu taki dodatek. Nikt by dzisiaj czemuś takiemu raczej nie dawał numerków, no chyba że mówimy o samych ulicach, ale same takie płytki, z jakimi mamy do czynienia tutaj, no raczej by tak nie nastąpiło. Moi drodzy, te dwa zestawy już wam podzielę, jak powinny wyglądać, chociaż widzieliście po zdjęciach. Tutaj mamy o czerwony oraz niebieski kolor, jeżeli chodzi o podkładkę. Ona była całkiem gruba, to jest oczywiście grubość jednego klocka, jednego brika. Co ją mocno charakteryzowało, to spójrzcie, całkiem mocno specyficzna podstawka. Tutaj mamy nawet takie wzmocnienie, żeby gdzieś tam to się wytrzymało i tak dalej. W mocach niesamowicie pewnie przydatne, szczególnie takich wielkich, ogromnych. Takie jak i chociażby budował Konrad u siebie na kanale, z kanału Klocki Kanał. Mamy nadzieję, że cały czas wróci. Mógłby się takie coś na pewno niesamowicie przydało. Natomiast moi drodzy, normalnie to cóż, dziś takie grubsze podkładki moglibyśmy dostać chociażby w juniorsach, czy ewentualnie w ręcach, ale sami się przyjrzyjcie, jakie tu mamy, kurcze, detale, które dziś już nie występują. No i tutaj te takie dolne wypustki są całkiem faktycznie zabawne. To wzmocnienie tutaj również pokażę wam niebieskie. To co ciekawe jest brudne, ale tego już nie mogę domyć. Dziś tu trzeba mocno szorować, a już to szorowałem tak długo, więc to już może się nie zmyć. Natomiast widzimy, tak jak był pierwszy zestaw tychże podkładek. Drugi natomiast to kolorystyka żółta oraz zielona. Wtedy żółty w Lego występował tylko w takim zwykłym, rzekłbym, to kolorze. No i zielony tutaj również. Nie było jasno, chociaż ciemnozielonych, nie, też chyba nie było. Moi drodzy, oczywiście to samo wzmocnienie u dołu. Co ciekawe, mam więcej takich podkładek, tylko tam się to złamało, ale to się da spokojnie posklejać. Natomiast ja się jeszcze jedną taką wadą tych płytek było to, że spójrzcie, no właśnie, one często tutaj pękały w ten sposób. No tak mi się wydaje, bo mam takich podkładek z 10 i to są właściwie tylko 3 nieuszkodzone, nie pęknięte, a pozostałe są w ten sposób pęknięte. Natomiast wydaje mi się, że całkiem łatwo daje się to skleić. Tutaj również to samo zauważamy, co tam, czyli ten sam spód, ten sam dół. Moi drodzy, nie pokazuję taką kolejną ciekawostkę. Wy zaskoczeni pewnie, czemu pokazuję takie rzeczy w recenzjach i tak dalej, pewnie jesteście. Nie zapominajcie, że testowaliśmy już nieraz śmieszniejsze rzeczy, ale ja mam tą zasadę, że jeżeli coś ma numer katalogowy, to dla mnie możemy to recenzować jako pełnoprawny zestaw. Taka jest moja, drodzy, opinia moja, więc tego się trzymam i tym bardziej chcę wam przybliżyć po prostu, jak to było zabawnie robione w 1977 oraz 8 właśnie roku, że takie oto rzeczy mogły mieć nawet swój numer katalogowy. No, czy kiedyś było lepiej? Tutaj już sobie sami odpowiedzmy na to pytanie, czy wydając takie coś z numerem katalogowym jako w teorii zestaw było lepiej, czy nie, czy w ogóle było lepiej, że mogliśmy takie podstawki kupić? To akurat uważam, że tak, że było lepiej. No dziś znacznie ciężej, czy w ogóle nie możemy takiej na sztuki dostać, więc moi drodzy, no cóż, chyba ciężko znów się nie zgodzić, że kiedyś to jednak było lepiej. Ale to już my sami ocencie, bo nawet dla mnie rok 77 to są takie czasy, że no, nie śniło mi się absolutnie, by nawet na świecie wiedziło. Dzięki wam za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Uważam to za fajną ciekawostkę. Takie ciekawostek trochę będzie, bo mam ich trochę w miksach. A to jest oczywiście KBL, kiedyś było lepiej. Także czekam na waszą opinię, czy wam się to podoba, czy nie. Czy chcecie więcej też takich odcinków z takimi właśnie ciekawostkami chociażby. Czy jednak te recenzje setowe to jest tylko to, co was interesuje, a tu nie będziecie tego oglądać. Choć myślę, że wiem już to po wyświetleniach. Ale i tak piszcie, bo kurczę, wiecie, wyświetlenia to dopiero po dniu dwóch. A co ja was będę zanudzał szczegółami, moi drodzy. Dzięki, że byliście ze mną jeszcze raz. Wpadajcie na inne filmy, koniecznie te, szczególnie te dziwne. I widzimy się już wkrótce w kolejnych filmikach. Bye!